Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu prowadzi śledztwo w sprawie prawdopodobnego zabójstwa 26-letniego diakona. Do jego śmierci doszło wczoraj w pobliżu domu zakonnego w Sosnowcu. Prokurator udał się na miejsce zdarzenia i jego podstawowym zadaniem było zabezpieczenie śladów i dowodów ewentualnego przestępstwa. Prokurator, widząc na miejscu zdarzenia ciało diakona, zdecydował się zabezpieczyć je celem przeprowadzenia sekcji zwłok. Sekcja zwłok będzie przeprowadzona przez biegłych Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach i odpowie nam na pytanie, jakie były przyczyny zgonu mężczyzny, jaki to był rodzaj śmierci. Wstępne oględziny zwłok potwierdziły, że na ciele mężczyzny znajdowały się liczne rany. Biegli mają stwierdzić, w jaki sposób powstały. Tego samego dnia pod kołami pociągu również w Sosnowcu zginął inny ksiądz. Prokuratura na razie prowadzi dwa odrębne śledztwa w sprawie zgonu księży. Już wczoraj w tej sprawie oświadczenie wydała sosnowiecka kuria. Informacje o tragicznej śmierci naszych duchownych przyjęliśmy z głębokim bólem. Teraz nasze myśli biegną przede wszystkim w kierunku rodzin naszych tragicznie zmarłych duchownych. Otaczamy ich modlitwą, naszym wsparciem. Dziękujemy też za wszystkie głosy wsparcia, które w tym czasie do nas napływają od sióstr zakonnych, kapłanów, wiernych świeckich. Prosimy o dalszą modlitwę księży o odprawienie mszy świętych w intencji naszych duchownych. Sekcja zwłok księży ma zostać przeprowadzona jeszcze dzisiaj. Jazda poniżej dopuszczalnej prędkości, prowadzenie auta od czasu do czasu i tylko na krótkich odcinkach. To tylko niektóre ze stereotypów dotyczących kobiet za kierownicą. A jak jest naprawdę? Zależy tak naprawdę od tego, jak kto prowadzi, a nie od płci, tak mi się wydaje. Więc ktoś może prowadzić dobrze albo źle. Moja siostra na przykład świetnie prowadzi. Nie każda jest zła, nie każda jest dobra. A tak w dniu kobiety jakimi są kierowcami? Dobrymi. Odpowiednimi, właściwymi, wartościowymi. Takimi, jakimi każdy mężczyzna mógłby sobie zażyczyć. Policjanci prowadzili dziś na ulicach Katowic i Żywca specjalne kontrole drogowe pod hasłem Miss Polski i Śląska Drogówka o bezpieczeństwie dwa słówka. Tutaj staję w obronie kobiet, że jesteśmy świetnymi po prostu kierowcami. Jak widać na załączonym obrazku zatrzymujemy samych panów do kontroli, którzy się nie stosują do przepisów, ani jednej kobiety, więc o czymś to świadczy. Kontrolom przyglądały się też przedszkolaki, które przygotowały dla kierowców laurki z przestrogami drogowymi, a paniom podarowywane były kwiaty z okazji ich święta. Nakłaniamy kierowców do bezpiecznej jazdy, żeby mogli dojeżdżać do swojej drugiej połówki, w szczególności nacisk oczywiście na kobiety. I rozmawiamy o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. A jak mówią statystyki policyjne, kobiety za kierownicą powodują o połowę mniej wypadków niż mężczyźni. Przez taki długi czas jak szkole, to jednak można powiedzieć, że rzeczywiście panowie mają lepszy dryg do prowadzenia samochodu, lepszy zmysł obserwacyjny, natomiast panie są ostrożniejsze w tych ruchach. Delikatniejsze, ostrożniejsze, więcej dystansu, wolniej, spokojniej. Coraz więcej kobiet można też zobaczyć za sterami komunikacji miejskiej. Pasażerowie czasami przychodzą, mówią, proszę pana, nagle oczy otwierają, to nie pan, tylko pani, więc to są bardziej takie miłe zaskoczenia. A wszystkim paniom, niezależnie od środka transportu, jakim dowodzą, składamy życzenia zdrowia, sukcesów, uśmiechu i radości. Trzy hale produkcyjne, tysiące podzespołów i wiele rąk zaangażowanych w montaż. Z naszą kamerą zajrzeliśmy do fabryki w Tychach, skąd wyjedzie pierwszy w historii w pełni elektryczny samochód osobowy produkowany seryjnie w Polsce. To również pierwszy Jeep polskiej produkcji, a docelowo 45 samochodów wyjedzie stąd w ciągu jednej godziny każdego dnia. Zanim pierwsze elektryki trafią do klientów, muszą przejść jeszcze testy. Bateria jest sprawdzana przede wszystkim pod względem elektrycznym, czyli czy nie mamy jakichś przebić, które zagrażałyby użytkownikowi. Jest sprawdzana pod względem szczelności, żeby była szczelnie zamknięta, hermetyczna, bo takie są wymagania normy. No i oczywiście później razem w połączeniu z samochodem jest ponownie testowana elektryczna razem z zespołem napędowym z silnikiem elektrycznym. Tyski zakład może pochwalić się produkcją na skalę światową, bo samochody ze Śląska wyjadą do wielu krajów Europy. W polskich salonach elektryk pojawi się latem. Jako pierwszy w pełni elektryczny SUV już został tytułowany europejskim samochodem roku 2023. Znawcy Jeepa, jego fani znajdą bardzo wiele ewidentnych lub też takich ukrytych smaczków jeepowych. Ponadto właśnie pierwszy Jeep w 100% elektryczny.
samochód elektryczny w takim cyklu mieszanym 400 km zasięgu, w cyklu miejskim 550 km zasięgu. Rozwiązania, które pozwalają dosyć szybko doładować ten samochód do 80%, także wydaje się, patrząc na to, co mówią statystyki, 30 km średnio dziennie Europejczyk, który mieszka w mieście, pokonuje, wydaje się dobrym rozwiązaniem. Średnio 5 godzin potrzebują pracownicy fabryki na to, by jeden elektryk wyjechał z hali montażowej. Jak przyznają przedstawiciele fabryki, wiele zależy od dostępności komponentów, z czym wciąż występują problemy. Najpierw dostajemy nadwozie pomalowane prosto z lakierni, uzbrajamy je we wszystkie wiązki, systemy bezpieczeństwa, których tak naprawdę klient nie widzi. Potem przykrywamy to wszystko dywanami i na następnym etapie produkcji montujemy pozostałe komponenty silników oraz zespołów zawieszeń, czyli wszystkie elementy jezdne, które są łączone na tak zwanym mariażu. Przedstawiciele tyskiej fabryki chcą do 2025 roku wyprodukować i wprowadzić na rynek europejski 4 modele samochodów nieemitujących spalin, stąd wkrótce można spodziewać się kolejnych modeli. Od dziś Burloch Arena w Rudzie Śląskiej nosi imię zmarłej w zeszłym roku prezydent miasta Grażyny Dziedzic. Odsłonięta została też tablica pamiątkowa ku jej pamięci. Oddaliśmy dzisiaj hołd pani Grażynie w ten symboliczny sposób, nadając to imię. I myślę, że to jest istotne, że pani prezydent zawsze takie miała marzenie, żeby coś robić dla mieszkańców. I to, że akurat to jest obiekt sportowy, który przemawia do każdego tak naprawdę, to jest właśnie ta misja. Grażyna Dziedzic została wybrana na prezydenta Rudy Śląskiej w 2010 roku, stając się pierwszą kobietą na tym stanowisku. Urząd ten piastowała przez 12 lat. To była osoba, której na sercu zawsze leżało dobro Rudy Śląskiej. A tam, gdzie są różnego rodzaju pomysły, się ścierają, no to zawsze są dyskusje. Najważniejsze było to, że miała przekonać i zrealizować to, co po prostu służyło dla naszych mieszkańców. Podczas swojej kadencji udało się jej zainicjować wiele inwestycji, takich jak ukończenie parku wodnego, budowa stadionu lekkoatletycznego czy właśnie modernizacja kompleksu Burloch Arena. Remont obiektu rozpoczął się w 2013 roku. Na początku powstało tu boisko do gry w rugby, a także zadaszone lodowisko i tor saneczkowy. Pani Grażyna Dziedzic kochała to miejsce. Rzeczywiście wiedziała, że to jest to miejsce, o które trzeba zadbać. I potrafiła to zrobić. Grażyna Dziedzic zmarła 16 czerwca 2022 roku po trudnej walce z chorobą nowotworową. Miała 67 lat. To letni wybieg żółwi gwiaździstych w śląskim ogrodzie zoologicznym, a na nim dziecko, którego opiekunowie nie widzą problemu w tym, że zjeżdża po siatce zabezpieczającej. Śląskie Zoo bierze udział w kampanii Zochowuj się, jesteś gościem w domu zwierząt i przypomina, jakich zasad należy przestrzegać w ogrodzie. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałby żółw po zderzeniu, po upadku właśnie dziecka na naszego zwierzaka. Nasze żółwie gwiaździste, które zamieszkują część tego wybiegu. W przypadku samca 20 cm, jego waga wynosi około 700 gram, więc jest to naprawdę małe zwierzę, więc upadek nawet z niewielkiej odległości, metra, pół metra, może być dla niego śmiertelny. Kampania odbywa się w ramach tygodnia misji ogrodów zoologicznych i akwariów, a w związku z tym, że na zewnątrz robi się coraz cieplej i wkrótce w śląskim ogrodzie zoologicznym pojawi się więcej zwiedzających, warto poznać pewne zasady. Wydają się oczywiste, ale najwyraźniej nie wszyscy je znają. Przede wszystkim musimy przeczytać regulamin przed wejściem do ogrodu zoologicznego i znajdziemy w nim takie informacje jak zakaz wspinania się na ogrodzenia, zakaz dokarmiania zwierząt, a także nie wprowadzamy hulajnóg, wrotek, rolek, deskorolek i innych pojazdów na teren ogrodu. Tak samo nie możemy wprowadzać także zwierząt, które nie mieszkają w ogrodzie zoologicznym. Czyli wszelkie psy i koty nie mogą wybrać się z nami na spacer do zoo. No i najważniejsze, nie dotykać i nie próbować głaskać zwierząt. One naprawdę potrafią być niebezpieczne.